Polska dalej nie zdecydowała, czy będzie budować elektrownie jądrowe, natomiast Ministerstwo Energii deklaruje, że chciałoby postawić nawet dwie. Teoretycznie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ inwestycja w tak kosztowną elektrownię ma sens, kiedy ma odpowiednią skalę. A zatem nie warto budować jednego bloku na próbę. Warto zainwestować w rozwój całego przemysłu jądrowego, który może się rozpromienić na sektor medycyny, sektor zbrojeniowy i zmienić całkowicie gospodarkę, przenosząc ją na najwyższy poziom, do pierwszej ligi, w której grają Francuzi, Japończycy, Amerykanie. Ale nie mamy ostatecznej decyzji w tej sprawie. Wiemy tylko tyle, że pierwszy blok miałby powstać do 2033 roku. Taka budowa może trwać około dekady, a zatem w 2023 roku powinniśmy wbić łopatę w ziemię. Okres przygotowawczy trwa 2-3 lata, a zatem już w tym lub w przyszłym roku powinniśmy wybrać dostawcę technologii. Czy będą to Amerykanie? Mówi się o tym, że oni dołożą pieniądze do tego projektu. Czy będą to Francuzi? Czy będą to Chińczycy? Musimy decydować już teraz. Natomiast słyszymy w obiegu różne pomysły i nie słyszymy najważniejszego, czyli w jaki sposób sfinansujemy naszą elektrownię jądrową. Nie ma modelu finansowego, więc na razie tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać.